Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nowy let's play na moim kanale. Zagrajmy w Tygrysek i Uczta Kubusia Puchatka na peceta. Tak, gramy sobie w Tygryska i Kubusia Puchatka na peceta. Nie żartuję. Słuchajcie, moi drodzy, ponoć słyszałem, że to jest klasyk dla niektórych. Dla niektórych to jest gra dzieciństwa. Ja osobiście w tę grę nigdy nie grałem. Raz ostatnio grałem na livestreamie. To jakiś czas temu, na takim luźnym live'ie. No i co, jestem dosyć ciekaw tej gierki, ponieważ słyszałem, że nie jest ona nie wiadomo jak długa. Ponoć jest ona dosyć krótka. I... czemu by nie? Czemu by nie nagrać tej gierki w sumie, no nie? Tak więc... skupiamy się na trybie fabularnym. Wiem, że tutaj jest tryb klasycznych minigierek, są tutaj jakieś opcje, jakiś fotoalbum. My tylko i wyłącznie skupiamy się na trybie fabularnym, który w tej gierce jest. I jest to ostatnia gra z tej mojej listy let's play, z tego głosowania, które jakiś czas temu dałem. Ale co jest śmieszne, ja tę grę nagrywam zanim nagrę... ja tę gierkę nagrywam zanim nagrałem Spyro Enter the Dragonfly i Raymana M. Pewnie się zapytacie dlaczego, ponieważ krótką gierkę wolę sobie teraz zrobić, ponieważ mam taką ochotę i mam takie widzimisię. Nagrywam to 24 października, a wy to nie wiem w sumie kiedy będziecie widzieć, ale dobra, lecimy. Lecimy z koksem, new game. I zobaczymy, co tu się będzie działo teraz. Nie mogę się doczekać. Paluszki rozgrzewam. Hello, I'm Tigger. That's T-I-double-G-R, and that's me. Yes, Tigger. You've bounced me before. Yeah, fun, ain't it? Say, you wanna go bouncing with me? Oh, I would like to go bouncing with you, but today I need to collect lots and lots of honeypots for my party. A party, you say? Yes, for all of my friends, but I shall need a lot more honey. Tigger, would you help me find some honeypots? You bet, buddy old bear. Yuck. What do these Pooh Bears like about this icky, sticky stuff anyway? Well, Pooh old chum, no time for goofing off. I've got honeypots to collect. TTFN, ta-ta for now. Tak, mam nadzieję, że zapięliście pasy przed tą głęboką fabułą, która jest w tej gierce. Więc tak, moi drodzy, fabuła tej gierki jest następująca. Kubuś Puchatek chce zorganizować przyjęcie dla swoich przyjaciół, ale okazuje się, że nie ma tyle miodu, ile chciałby, w sensie tych garnuszków z miodem, nie ma po prostu wystarczającej ilości, więc Tygrysek przychodzi tutaj na ratunek, żeby zebrać dla Kubusia bardzo dużą ilość tych garnuszków z miodem. Ogólnie tę gierkę miałem nagrywać po polsku, bo dostałem od Seby tę gierkę ogólnie. Ale niestety, kiedy chciałem zamontować obraz, okazało się, że ta gra miała jakieś problemy. Kiedy chciałem zainstalować tę gierkę, nie mogłem potem ustawić zgodności z innym Windowsem. No i niestety gra nie chciała chodzić, ponieważ według jakby tych tam ostrzeżeń, według tych komunikatów, jakie odpalały mi się, kiedy chciałem odpalić tę gierkę, no to było, że ja mam zbyt nowy system. Więc, jako że ja się nie poddaję, a nie lubię się poddawać, ściągnąłem z jakiegoś tam, jakiś koleś w ogóle udostępniał na necie wersję również pecetową, tylko że w pełni po angielsku. Jest wersja tej gry po polsku, ale tylko z polskimi napisami, ponieważ ta gierka nie ma dubbingu, więc tak naprawdę uważam, że to nie jest żadna strata, a tak czy siak dalej gramy na kompie, więc jedyne czego tu nie będziemy mieli to polskich napisów, no nie? To jest jedyne, ale myślę, że jesteście w stanie mniej więcej połapać się, bo Kubuś Puchatek no nie ma jakiejś głębokiej fabuły, nie oszukujmy się. Dobra, lecimy z koksem. I od razu mówię, wiem, że w tej gierce są cutscenki z filmów,
Ja będę je skipował. Dlaczego? Pewnie się zapytacie. Wiem, że Mateo Plays nagrał cały long play z tej gierki bez komentarza głosowego i wiem, że on tam umieścił cutscenki z filmu, ponieważ tam w ogóle w tej gierce występują cutscenki z filmu Kubusia Puchatka, tam z różnych bodajże, albo z jednego konkretnego. Ja tego nie chcę robić, dlatego że YouTube ma swoje podwójne standardy. Jednym zostawia cutscenki, a innym blokuje. Bardzo prosty przykład. Jaś Fasola, którego ogrywałem w zeszłym roku, nie mogłem żadnej cutscenki animowanej pokazać, dlatego że od razu z bomby miałem film blokowany. Kruger, którego chcę tutaj pozdrowić, może wszystkie cutscenki pokazać. I nie ma blokady. Dlatego ja nie chcę walczyć z algorytmem, bo później YouTube się na mnie obraża, a ja nie mam zamiaru później z nim walczyć. Tak więc lecimy z koksem, koniec gadania o YouTubie i o technicznych sprawach. Ogólnie graficznie gierka fajnie się prezentuje. Muzyka, która teraz leci w tle, to jest muzyka z mapy, jak możecie się zresztą słuchać. Tak, to jest muzyka z mapy wyboru poziomów. W wersji na PS1 inna muzyka tutaj leci, więc taka ciekawostka. No i co, zbieramy, kurde, garnuszki z miodem, lecimy z koksem, nie ma to tamto. Mamy tu ważną misję. There is a cave simply stacked with honeypots under here. It's a secret place. Just follow me. Za niedługo pójdę za tobą, a może nie pójdę, będę miał cię w dupie. No, świstak przyszedł nam tutaj zawracać gitarę, a ja tu chcę grać sobie, podziwiać te piękne tutaj krajobrazy, a nie słuchać się jakiegoś świstaka. I say, Tigger, old chap, have you noticed how these honeypots are arranged to represent an arrow? They point to secret areas, but you'll need to learn special bounces to reach them. Tak, mamy tu jeszcze takie znajdźki. Jezu, przestraszyłem się. Mamy tutaj takie znajdźki ze zdjęciem. Dosłownie ze zdjęciem jakiegoś tam bohatera, jakiejś postaci. Możemy oczywiście te zdjęcia wszystkie zebrać, ale ja tego nie będę robił, bo mi się nie chce. Serio, ta gierka nie oferuje żadnego sekretnego zakończenia stuprocentowego, więc zbieranie tych znajdziek mógłbym sobie oczywiście darować. No pewnie jak będą gdzieś po drodze, to zbiorę, ale tak to nie będę raczej brał w tym czynny udział, bo po co? W ogóle zastanawiam się, o co chodzi z tym wizerunkiem sowy i 60 cosiami, bo nie wiem, co to dokładnie jest. Kurczę, myślałem, że spadnę w dół. Ej, ale powiem wam, że w tę gierkę lepiej się troszeczkę gra na klawiaturze niż na tym. Niż na padzie. Nie wiem dlaczego. Hello, rabbit! Those rocks look mighty dangerous! I need to find the wheel to my wheelbarrow, so I can harvest all my carrots. If I don't pick them today, they'll be ruined. Tigger, please bring it back to me. Ja rozumiem, to jest gierka dla dzieci i tak dalej, ja to naprawdę wszystko rozumiem, ale tutaj występuje pewna nieścisłość. Ja doskonale pamiętam charakter królika i jestem wręcz na 99,9% pewien, że królik z tej gierki to jest jakiś podrabianiec, bo w filmach zawsze królik lubił, może nie, że pocisnąć, ale był taki bardzo opryskliwy wobec Kubusia i wobec Tygrysa, tak więc, no sorry bardzo, ale takiego królika to ja nie kupuję, przykro mi. Czy to jest to, czego króliku poszukujesz? Przyniosę ci to, zobacz. Hello there, rabbit. I found your wheelbarrow wheel. Hooray! Oh, a magnificent job. Thank you, Tigger. Lubię jak się ten... Lubię jak się Tygrysek tak zawsze, nie wiem, wydaje się takie odgłosy. O, chyba komplet tych zdjęć zebrałem, bo taki jakiś inny dźwięk był. No co za zasrane pszczoły. Ooh.
Okej. Mamy checkpoint. Fajnie, super. I co teraz? Co w związku z tym? I tu mamy koniec poziomu chyba, nie? Let's see how many honeypots you've collected thus far on this level. I say, Tigger, good show. You have collected enough honeypots to help Pooh with his party. Let's go to the next level. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Po chuj dawać checkpoint przed końcem poziomu, ja się pytam. Co jest grane? Czemu tak? Nie rozumiem. Kompletnie tego nie rozumiem. Mamy tutaj czasówkę oczywiście do zrobienia, ale ja tego nie będę robić, ponieważ to jest po prostu przejście... no to jest time trial. Coś jak w Crashu Bandicoocie, tylko że tutaj nie mam żadnych skrzynek zatrzymujących czas. Night Tail, czyli nocny ogon, coś takiego, chyba tak, dobrze pamiętam, nie wiem. W każdym razie poziom następny to Night Tail, więc bez zbędnego przedłużania lecimy z koksem. I to był fragment filmu, ja niestety go nie chcę pokazywać, ponieważ już wcześniej tłumaczyłem, dlaczego nie chcę pokazywać. Mamy teraz poziom w nocy, kurde, ale mrok, czujecie ten mrok? Bo ja nie. Ogólnie z tymi time trialami to jest taki śmieszny glitch, o którym mi Seba opowiadał. Mianowicie można je zbugować, mianowicie kiedy pójdziesz na sam koniec poziomu i tam się pojawi ten zegarek bodajże, to musisz potem cofać się chyba przez dużą część poziomu, chyba na sam początek i zginąć. I wtedy pojawia... A nie, przepraszam, nie, wróć. Ten zegar... Ten time trial pojawiał się na początku poziomu i musisz go zebrać, następnie zginąć i potem gra cię teleportuje na koniec poziomu i tak możesz bijać rekordy w time trialach. Coś takiego, chyba tak to było. Hello to you too, Tigger. Seems I've lost my tail again. If you happen to find it, would you bring it back to me? I'm gonna find it for you, TTFN. No, czyli osiołek nie ma swojego ogona. Trzeba będzie znaleźć ogon osiołka! Mogło to oczywiście zabrzmieć tak, jakby było desync audio, ale po prostu... Nie jest to desync audio, spokojnie. Ale fajna nam muzyka tutaj przygrywa. W każdym razie musimy znaleźć ogon osiołka, więc no... Mamy zadanie do wykonania, proszę państwa. Co to za drzewo, stwór jeden? Zasrany. Spierdzielaj ode mnie! O ty kurde, dzikunie. Ale graficznie naprawdę ta gierka bardzo ładnie wygląda. To jest 2000 rok z tego co pamiętam równo. 2000 rocznik ta gra ma. Ładnie wygląda jak na swoje lata. Może nie jest to, wiecie, jakiś majstersztyk na skalę światową, bądźmy sobie szczerzy. Ale wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie wygląda, jak na standardy gier. Zresztą, grafika to nie wszystko, nie oszukujmy się. Grafika jest bardzo ważna, bo nie oszukujmy się, ale... No jest w pewnym sensie ważna, no... Nikt raczej nie chce grać w grę, w której... Nie wiem... Wszystko jest tak na odpierdziel zrobione, no... Nie oszukujmy się. W Bubsy 3D nie jest chyba najlepszym... Najlepszą produkcją i to pod względem grafiki, to pod względem chociażby samego gameplayu, więc no myślę, że grafika jest w pewnym sensie ważna, ale nie najważniejsza, ponieważ najważniejsze to pamiętajcie zawsze, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, oglądacze, jak chcecie sobie siebie nazwać, najważniejsze jest oczywiście gameplay, najważniejszy jest gameplay. Bo możecie mieć super wypasioną graficznie grę, normalnie tak wykokszoną, że będzie 8K Revolution. Resolution. Ale wystarczy, że po prostu jakaś tam mechanika nie będzie działać, będzie po prostu gameplay taki, pożal się Boże, bardzo mocny. I już niestety wasz produkt idzie w odstawkę. Jak to się mówi. Niestety, takie są realia. Hmm.
Co to są za przeciwnicy? I'm trying to open this door, but it's not moving. My otworzymy. Jesteśmy w podziemiach. Ładnie tu nawet. Jestem z powrotem. I już jesteśmy na zewnątrz, jak widzicie. Już jesteśmy na powierzchni. Aha. I wszystko od zera zaczynamy? Znaczy, dobra, może nie wszystko od zera. Od ostatniego checkpointu, ponieważ straciłem... żyćko. Fajnie. No i dobra, jestem z powrotem, dobra. Teraz tutaj uwaga. Jest dużo słowa dobra w jednym zdaniu. Trzeba to ograniczyć. Szukamy tego ogonka. Gdzie jest ten ogonek? Tego osiołka. Wow, co tu przyleciało? Co tu się dzieje, moi drodzy? Ja nie rozumiem, nie ogarniam. Ta gierka próbuje mnie wystraszyć. Zaraz wyjdzie, że Kubuś Puchatek tak naprawdę to jest jakiś kurde horror. Dla niektórych może to być horror, no dla mnie niekoniecznie. A mnie to bardziej bym powiedział, że wspomnienia z dzieciństwa. Ale nigdy Krzysia nie lubiłem. O Jezus Maria. Znaczy, dobra, może nie będę przesadzał. Krzysiu to jest przecież przyjaciel Kubusia z jednej strony, ale z drugiej strony to... Nie wiem, strasznie atencyjny on jest. Daj mi sobie żyć w stumilowym lesie, Krzychu. Jakby, no kurde. Niech oni se sami pożyją, co tam będziesz im gitarę zawracał. Dis na Krzysia, nie? Bez kitu. Tego jeszcze nie grali, dis na Krzysia. Nie mówcie, że tu już jest koniec poziomu. Nie mówcie, że tu już jest koniec poziomu, bo zwątpię, naprawdę. Gdzie ten ogon jest? Jest ogon! Patrzcie na to, widzicie? Teraz możemy wrócić do osiołka. Wróćmy do osiołka zatem. Czekajcie, ja wam w ogóle zrobię taki... Zrobię wam po prostu cięcie i tyle. Taś, 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 osiołku, gdzie jesteś? Ogonek tu do ciebie już idzie. Gdzie ten osioł? Tu chyba będzie, nie? Jest i on. Ale się dupą odwróciłeś ode mnie. We ty. Zero szacunku. Zero. You found my tail. Thank you, Tigger. I to tyle? Myślałem, że coś więcej powiesz. Ale dobra, ty nigdy nie byłeś jakiś super gadatliwy, więc wybaczam tobie. Dobra, jestem z powrotem. Chyba tu będzie exit już. Tak, jest i exit. Let's see how many honeypots you've collected thus far on this level. I say, Tigger, good show. You have collected enough honeypots to help Pooh with his party. Let's go to the next level. No to idziemy do następnego poziomu, skoro Sowa nas zaprasza na następny poziom. No to cóż ja tu mogę więcej powiedzieć? Dara, zobaczmy następny poziom, jaki nam się odblokował. Rabbit Says. Dara, tutaj zapiszemy sobie oczywiście. Dobra, mamy zapisane już. Przez chwilę myślałem, że kurde coś tutaj innego będzie. No i co? Lecimy z koksem, nie ma to tamto. Hello there, Rabbit. You wanna do something? No, Tigger. Let's play a little game of Rabbit Says instead. If you win, I'll tell you a little secret about your bouncing tail. I mamy bossa pierwszego. To jest nasz boss, rozumiecie to?
Nie mogę w to wierzyć, że to jest boss, nie? Naprawdę, już mam dwa puchary zebrane, a królik nic nie zebrał. Czajcie to? No nie wiem, ja po prostu nie wiem, jak mam to skomentować, nie? Naprawdę, serio. Może wy się podzielicie swoimi wspomnieniami z tą gierką? Bardzo jestem ciekaw, jakie macie wspomnienia z tą gierką. Czy sprawiała wam ona problem? Może ją źle pamiętacie z jakiegoś powodu? Dajcie znać na dole, serio. Bo ja aż nie wiem, co mogę na tym bossie powiedzieć, on jest taki trudny. Masakra. Lewo, dół. Prawo. Lewo. Dół. Prawo. No i czekamy. Serio, to jest cały boss. Co ja to mam już wygrane w małym palcu, więc... Ale nie, no powiem szczerze, że ogólnie sam koncept na zrobienie gry, w którym protagonistą jest tygrysek, uważam, że jest całkiem spoko. Nie jest to zła gierka, jest taka... No bym powiedział takie... przyjemna bardzo. Po ostatnich gierkach, jakie ja nagrywałem, czyli chociażby Harry Potter i Czara Ognia, to jest idealna gierka na takie odstresowanie się, naprawdę. Taka totalna chillera. Nie trzeba się jakoś specjalnie skupiać. Dół, góra, dół. Okej, dół, góra, dół. I taka gierka naprawdę jest mi potrzebna na odstresowanie się po tym... po tych jazdach z Harrym Potterem i Czarą Ognia. Dobra, dół. Góra. Dół, góra, dół. Góra. Aha, no to proste. Yeah. No już mamy wygraną. Już nic nie muszę robić. Królik tak to przegrał, że masakra. Ale ty dajesz dupy, królik. When you need to leap over a large hole, keep pressing the button to flap your arms. This will help you float a little longer. Tiggerific! Thanks, long ears! Masakra, żeby tak dać dupy z tygrysem. To trzeba być królikiem, bez kitu.